our way of working, I would say our habits are that since the very, very beginning of a new project, even if something is the expression of what we call a concept car or a show car, that concept car, that show car is already embedding the principles of what we call feasibility. Feasibility of styling, feasibility of engineering, maybe at the very macro level, but for the sake of making that new project available through a development process, which is very, very specific in the car business, because you have to move into making all the elements, all the ingredients maturing over time through styling definitions, engineering definitions, tooling of new parts. So it's quite a long and complex development process that normally requires a few years, depending on what you are starting from. If it is a complete new generation of new cars, or if you are having already some existing skateboards or parts. Podczas projektowania trzeba zawsze brać pod uwagę to, że to nie tylko forma jest ważna, ale też sposób, w jaki ona będzie użytkowana. Dlatego też podczas projektowania bardzo dużą uwagę zwracamy i taki duży wysiłek jest też kierowany na weryfikację designu poprzez różnego rodzaju testy, sprawdzenie ergonomii, nawet czasem analizy z udziałem psychologów, aby jak najlepiej zrozumieć sposób, w jaki klient rzeczywiście będzie ten samochód używał i dostosować design do tego, aby jak najlepiej ze sobą współgrało. Stosowanie architektury elektrycznej w samochodach, architektury oczywiście, jeżeli chodzi o układ napędowy, pozwala na optymalizację przestrzeni wewnątrz kabiny. Stosuje się takie podejście tzw. cabin forward, czyli więcej miejsca z przodu, dlatego że ten silnik jest zupełnie inaczej skonstruowany, pozwala na przesunięcie całej kabiny w bliżej przedniej osi i dzięki temu uzyskujemy dużą przestronność wnętrza. Także brak wału napędowego pozwala na uzyskanie płaskiej podłogi, dzięki temu jest dużo wygodniej, mamy więcej miejsca na nogi. Isara będzie bardzo wygodnym samochodem, stawiamy na przestronność, na praktyczność, na takie rozwiązania, które pozwolą klientowi wygodnie podróżować i cieszyć się tą przestrzenią, którą można zaoferować dzięki właśnie zastosowaniu architektury elektrycznej.